Irlandia to oczywiście również piękne zabytki sięgające nawet neolitu. Dla Polaków mieszkających w Irlandii to oczywiście atrakcja turystyczna, ale coraz częściej także miejsce pracy. Do jednego z najbardziej popularnych zawodów wśród irlandzkiej Polonii należy archeolog. Postanowiliśmy odwiedzić jednego z nich. Dlaczego trafiłem do Irlandii? Myślę, że zafascynował mnie sam kraj. Zielona wyspa, szmaragdowa. To było chyba główny powód. Oczywiście kwestie ekonomiczne też bardzo dużo tutaj grały. Dużą rolę tutaj grały. Tak się składa, że akurat ja jako archeolog specjalizuję się w archeologii Szkocji. No i ze Szkocji do Irlandii nie jest daleko. Pracuję w swoim zawodzie, jestem magistrem archeologii, z dość już powiedzmy, może nie jakimś wielkim, ale sporym doświadczeniem. I pracuję oczywiście na o wiele niższym stanowisku niż pracowałem w Polsce, jeśli mówimy o badaniach ratunkowych, różnego typu właśnie pracach na autostradzie. No i co, jestem zwykłym kopaczem, jak większość magistrów w archeologii, którzy tu przyjechali, mając nad sobą ludzi, którzy w ogóle nie są archeologami, którzy zarządzają, którzy wiedzę jakąkolwiek zdobyli często na kilkudniowych kursach lub kilkumiesięcznych, a często w ogóle nie mają nic wspólnego, nie mieli wcześniej nic wspólnego z archeologią. No i co? I to jest taka czara goryczy, którą trzeba, wydaje mi się, połknąć. To jest cena właśnie, którą płacimy. Więc jest to zupełnie inne podejście. Oni generalnie tutaj skupiają się na kopaniu, na czystych takich pracach technicznych, a polska archeologia to jest nauka o człowieku, a nie nauka o kopaniu. W Irlandii jest dużo pracy dla polskich archeologów, bardzo dużo. Wynika to z tego, że Irlandia się cały czas rozwija. Jak w całej Unii Europejskiej, jakiekolwiek prace budowlane, drogowe, muszą być poprzedzone ekspertyzą archeologiczną terenu. Tak więc pracy dla archeologów jest mnóstwo, ponieważ budują się autostrady, gazociągi, budują się centra handlowe. Państwem, które chyba napłodziło najwięcej archeologów, jest właśnie Polska, gdyż w Polsce, z tego co wiem, rocznie kilkuset archeologów przynajmniej kończy studia. I dla wszystkich tutaj się znajdzie praca. Dowodem na to jest to, że choćby firma, w której ja pracuję, zatrudnia nawet studentów archeologii z Polski. No ja miałem akurat to szczęście, że trochę ciekawych rzeczy znalazłem. Pierwszego dnia mojej pracy, po 5 minutach w zasadzie kopania, udało mi się znaleźć kamienną siekierkę neolityczną. To był taki prezent od Irlandii, który dostałem pierwszego dnia pracy w zasadzie. No teraz zaczynamy pracę na stanowisku bagiennym, takie torfowisko zabagnione. No oczywiście wszyscy liczą na jakiegoś człowieka z bagien, które się tutaj w Irlandii też zdarzają. Teraz w Dublinie jest wystawa w muzeum właśnie ludzi z bagien, czyli ciała zachowane w bardzo dobrym stanie. No to cała polska ekipa, która teraz właśnie rozpoczyna pracę na stanowisku bagiennym, liczy, że będziemy mieli człowieka z bagien. Ja generalnie jestem pasjonatem, wyznaję zasadę rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. Więc staram się realizować wszystkim, co naprawdę kocham, co mnie pasjonuje. No i muzyka jest takim samym narkotykiem jak archeologia. Nie jestem w stanie z niej zrezygnować, dlatego kursuję pomiędzy Polską a Irlandią obecnie. Irlandia tworzyła przede mną wiele nowych możliwości i od kilku miesięcy zacząłem także pisać dla prasy irlandzkiej, dla prasy głównie polonijnej, irlandzkiej, ale też dla prasy anglojęzycznej. Gdyby ktoś rok temu, czy nawet pół roku temu powiedział mi, że będę prowadził bloga, to naprawdę turlał się po podłodze ze śmiechu. Naprawdę nie spodziewałem się, że ten mój blog internetowy, prowadzę w ogóle dwa blogi, wersję polską i wersję angielską, spotka się z takim oddźwiękiem i z taką reakcją wielu ludzi tak naprawdę, bo na przykład mojego bloga angielskiego czytają głównie dziennikarze irlandzcy i co chwilę od nich otrzymuję jakieś maile właśnie z pytaniami, czy z tego czytają głównie dziennikarze irlandzcy i co chwilę od nich otrzymuję. They say that love feeds on love. Jesteś twórcą jednego z najchętniej odbieranych czy odwiedzanych podcastów przez Polaków. Może najpierw wyjaśnijmy, co to jest podcast i z czym to się je, bo to brzmi tak bardzo tajemniczo. Tak, słowo podcast jest to zbitka dwóch słów.
broadcast, co znaczy transmisja z angielskiego, oraz iPod, który wiadomo jest jednym z najpopularniejszych odtwarzaczy MP3. To czym w takim razie to się różni od zwykłego radia? Bo właściwie można byłoby to uznać za rodzaj radia. Jest to rodzaj radia, tak, masz rację. Jest to po prostu radio, które jest nadawane nie w czasie rzeczywistym, czyli jest nagrywana jakaś audycja. Nawet jest tak, że audycje regularne z radia są zamieszczane w internecie, bo to wszystko jest gdzieś zamieszczane w internecie, na serwerach, na stronach i potem słuchacze mogą sobie słuchać programy, na przykład program powiedzmy wieczorny, słuchać rano jadąc do pracy, albo też odwrotnie, jakkolwiek. Czyli ja bym to tak krótko nazwał, że jest to po prostu normalna audycja radiowa, albo wycięta z jakiegoś większego bloku, albo po prostu specjalnie zrobiona, tak jak mój podcast, Nie tylko dla orłów. I to też był taki troszeczkę tytuł z podtekstem, czyli żeby ten podcast nie był nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów, ale też dla ludzi, którzy są tutaj w Irlandii, nie tylko właśnie o polskich korzeniach. To, co można usłyszeć w Nie tylko dla orłów? O czym można się dowiedzieć? Przede wszystkim jest dużo humoru, dużo zabawy, dużo spontaniczności, ale jest też duży, jakby tak można powiedzieć, wątek irlandzki. Średnio słuchalność u mnie podcastu wynosi około 400 osób na odcinek. To może się wydawać wielu ludziom niewiele, bo radia normalne, komercyjne, słuchalność idzie w miliony, a tutaj jednak 400 osób jest dla mnie dość dużym osiągnięciem, szczególnie, że podcast... Szczególnie jeśli dodamy, że podcast właśnie, jaka jest historia w ogóle, jaka jest historia czasowa podcastu? Podcast na świecie to mniej więcej 3 lata trwa. W Polsce od zeszłego roku Jacek Artymiak, nazywany podfaderem albo ojcem chrzestnym polskiego podcastingu, Jacek z Lublina, zaczął w marcu w zeszłym roku nadawać podcasty. I tak to się zaczęło. Potem Łukasz Witkowski z Detroit zaczął nadawać podcasty. Większość polskich podcastów zaczęła się właśnie ukazywać u ludzi, jakby to powiedzieć, takich jak ja, czyli na emigracji, Polaków, którzy chcą coś przekazać, chcą się podzielić tym, co czują, tym, co widzą, ale właśnie w inny sposób, przez podcast. To jest świetne, że większość tych ludzi ma bazę artystyczną, pochodzi albo ze szkół plastycznych, ma wykształcenie plastyczne, albo gdzieś się właśnie w branży komputerowej, tak jak Darek z podcastu z Gołdy. Czyli większość tych ludzi jest jakkolwiek zaangażowana w jakieś artystyczno-komputerowe rzeczy. Czyli nie jesteście takimi przypadkowymi twórcami? Nie jesteśmy przypadkowymi. Lubimy nowe techniki, lubimy nowe media, lubimy nowe wyzwania. Chyba tak to można nazwać. Mam na stronie taką mapkę, gdzie widzę, skąd mnie ściągają. Są ściągnięcia z Nowej Zelandii, są ściągnięcia z Hongkongu, są ściągnięcia gdzieś nawet z terenu Chin. Nie wiem, czy ktoś po prostu z Chin mnie tam słucha. Jest taka strona specjalna www.polskiepodcasty.pl. Tak. I tam można Ciebie znaleźć, tak? Jakbym tu klikała, zaraz to Cię znajdę. Tak. Na tej stronie znajdziemy spis wszystkich podcastów polskich. Znajdziemy info o tych podcastach, znajdziemy też notki, które pomogą nam zacząć po swojemu swój podcast. Tak to mniej więcej wygląda. Co trzeba zrobić, żeby zostać podcasterem? Trzeba cieszyć się z życia, mieć jakiś cel, mieć coś do powiedzenia słuchaczom. Wystarczy mieć dobry mikrofon, wystarczy mieć komputer, żeby to potem gdzieś zmontować. Kupić serwer to nie jest żaden problem, to nie są strasznie duże koszty. Łapać mikrofon i nagrywać, po prostu. Nie tylko dla orłów. Trochę inne radio. Serdecznie witamy podcast śniadaniowo-lunchowy. No, oczywiście kupując... Po kilku dniach spędzonych w Dublinie przekonaliśmy się już, że to właściwie taki mały polski Dublinek. Polskimi sklepami, pubami i oczywiście muzyką. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. I pamiętajcie, każdy ostatni wtorek miesiąca to spotkanie z jesteśmy.pl i Młodą Polonią.